Dobry den wszystkim. Dzisiaj w Kaniowie gość specjalny Jan Matiejka z Czeskiej Republiki. Cześć kochani. Tak jest, jedziemy na mezinarodne połowy magnet fishing, tak? To będzie mezinarodny magnet fishing. Także co, widzimy się nad rzeczką Łękawką. My już z Jankiem gotowi. Honza jest hardkorem. To są jego wodery. Jak każdy. Także idziemy do wody. Łękawka wita. Janek jest hardkorem. Listopad. A on kurde w krótkich spodenkach w wodzie. A ja tu przyłożyłem magnes i coś jest. A mamy iść dopiero w miejsce docelowe. Ja chyba wiem co to będzie. Janku, prwni hrnec? Hned mamy hrnec na zaczątek. Niebieski, jak zwykle. Artur żadzi jako wszyscy. Pozdrawy. Popatrz. Jest? No. Jest. Co u ciebie innego? Kurde. A ja tu już byłem, za trzy razy chodziłem. Janek będzie rozdziewiczał magnesik. Spójrzcie jak się błyszczy. Ciekawe co dzisiaj wyłowi. Na pewno. O panie, tu się nie da nic nie wyłowić. Tak jest, robi prowizoryczną magnetyczkę i będziemy działać. Pierwsze zanurzenie, już coś masz? Wyparato. A dopiero mieliśmy zajść w miejsce, w którym będziemy łowić. Ja, masz coś? Panie, ty to masz jaki uciąg? To na 200 tego magnesu? Chyba, że tam czołg jakiś żeś kurde przyłapał, bo... Serio? Rower? Nie, wózek. Kochani, ja tu chodziłem już trzy razy z tyczką, nie? Także... Mówisz, że nic nie wyciągniesz, ja? Tu jest przyłapanko. Ja, drugi hrniec. Drugi hrniec. Ja ciężko to wymówić. Tak. Zdrawim wszechnych youtuberów. Tak. Prvný vlovek jsem vám neukázal. O, na żywo, wieszak. O, proszę. Trzeci. To już jest trzeci. Trzeci hrniec. O. Patrzcie, no kurde, to jest na oko. Chociaż magnes złapał, tutaj widzę, o. Są widełki? Są, a tu chyba leży reszta roweru. Zaraz sprawdzimy. Nie. Takie coś od czegoś. O, proszę. Trzecia kopaczka. Kurczę, no powiem ci, że ale siedzi. Klosz od lampy. Takich rzeczy się nie spodziewałem. Masakra, powiem wam. O, Janek kotlety zaczął ciągnąć. Idzie. Pozor, mluvím pro český jazyk. To je čtvrtý hrněc. Dobře, mluvě Honza. Perfektně. O, velmi děkuji. Uvaga,
Co to jest? To jest zębatka? Ale to jest kotlet, panie. Tylko, Janek, ty to będziesz niósł do auta. O, a ja mam kolejną część od pieca. Tu jest. Co to jest? Łopata. Łopaciczka. Gdzieś ładne przyłapanko. Tu nie wiem, co to jest, ale sprawdzamy. O, tam jakiś śmietnik. To jest co ty? O kurde, panie, to jest chyba rurka miedziana. Nie? Czekaj, miedziana czy? Brzdła, trubiczka. Ja. Rurka miedziana mi wyszła. Ale kurde, jak się świeci. Widzicie to? Pięknie. Ruda. Tu coś jest, moi kochani. O, jest coś grubego. Co to jest? Maczuga? Patrz, jaką mega ścienną solniczkę Janek wyciągnął. Super, elegancko. Fajny artefakt. O kurczę. Idzie? Idzie. O, zatyczka od kanki. Tego jeszcze nie znalazłem nigdy. Co to jest? Co to jest, Janku? To szemieć? No właśnie tak patrzę, nie. Chyba jest. Ale czemu tu... Moment. Popatrz. Ale popatrz, tu nie przyciąga, a tu tak. Patrzcie, jaki artefakt wyjąłem. Tu nie przyciąga, a tu przyciąga. Patrz. I to też nie przyciąga. Ja nie wiem, czy w tu w zgięcie nie jest jakaś rurka stalowa włożona, żeby... No dobra, no to jest miedziucha. O, panie Honza. Tu jest jakiś potwór. O, jest potwór. Piękna rurka. Idzie. Tu coś idzie, tu coś idzie, co to będzie? O! Jest i łańcuch, a gdzie jest krowa? Znajdę tą krowę, czy jej nie znajdę? Jest kosa z łękawki. Super. O, coś jest. Ja nie wiem, kto to będzie wszystko nosił do auta. Opa! Kolejna łopata. Super. Tu coś się działo. O, o kurde! Janek, zobacz. Jaki topór, kurde. To jest piękne. O, piękny fanciur. No, to nie pójdzie na złom. Co to jest? O, taki kotlecik piękny. Myślałem, że miecz. Wyszedł i już jestem przestępcą. Już WKZ po mnie jedzie. A to tylko zawias, taki kuty ręcznie, piękny. Zgadnijcie, jakiego koloru jest ten garnek. No oczywiście, że niebieskiego. Nie może być inny. Panie Janie, tu jest coś... O, coś takiego. Co to jest? Co to jest? Kochani. No patrzcie, co tu się robi. Patrzcie, co tu się robi. Korba. No i patrzcie, co się tu wyprawia. Jak żeś to powiedział? Kanioski? Demon. Demon. Demon to ściągnie, uwaga. Co ciągnie demon? Taki płaskownik. Piękny. Tak jak widzicie, gruby się zbiera. Tutaj ten szpień chyba od mocowania przyczepy do ciągnika, wiadra pełne, no wszystko już jest pełne. U Janka, proszę, aż się wysypuje. A nie, złowimy. Dąb to jest nasz cel. I znowu coś idzie.
O kurczę, drugi taki zawias. No, masz się stał. Ale jaki on jest piękny, patrzcie. Super. Można go przekuć w miecz. Patrzcie, jelec już jest. Pozdro Remik przy okazji. No, łowimy dalej. No nie łowimy dalej, bo patrz, tu przyłożyłem magnes, oparłem się wręcz. O, tu już są takie artefakty. Tu nie, to nie jest łowienie. Kurde, ludzie, dajcie spokój. To nie jest łowienie, patrzcie. Kolejny. No kolejny, no. Trzeci. O, krowa idzie. Krowa idzie. Idzie krowa. Kurde, znowu się zerwała. A to co? Co to jest? O kurde, Janek. O, takie coś tylko. Nie wiem co to jest. Może ktoś wie. Nitowane, stare. Ma ktoś jakiś pomysł? Co je to? Dobre. Ja ale ile to waży? Do bazy. Pozdrawiam cię kobylin, oczywiście Tomek, przyjacielu. Kolejna lachew. Tak się we współpracy międzynarodowej z Czechami czyści polskie rzeki. Bierzcie przykład. Na zdrowie. Janek, coś tam. Janek jest dzik, kur. Ja, to jest łupka kolejowa złamana. Ale jaja. Janek, budowniczy kolei. Elegancko. Łupka kolejowa z małej wiejskiej rzeczki. Widać ją. Ryba tu pływa. Jednak jest tu życie. Widać ją. Super. Ale jakaś taka ogłuszona. No jaka. Czy bubla. Do buta ci wpłynie. Chcę żyć w innym miejscu, lepszym. No, to żeby ją sobie pomogła. Blacha? Patrz, jaki potwór. To jest to. Kolejna blacha z pieca. Janek jedzie na żywo. Coś tam targa. Jest coś, jakiś kotlet. No mi do wody nie wpadnij. Ale jak to syrena. Poszło? Zacimne. Zacimne. No nie. Trzecia. To taka ładna sercuwa. Proszę, jest bodnik. Elegancko. Tu jest główny sprawca dzisiejszego wypadu. Dzięki Janku za wizytę. To jest Janek. Jan Matiejka. Wpadajcie na jego kanał. Zostawiajcie tam łapy, suby, wszystko. Jan Matiejka. Dzięki. No. I pamiętajcie o tym. A tak wyglądały połowy z Jankiem. Tego dźwignąć nie idzie. Tego nawet nie próbuję. Z ciekawszych fantów to taka siekiera, wręcz topór. No i tyle miedziuchy wyszło. I Janek wyjął taką przepiękną, starą, wiejską, ścienną solniczkę. Coś pięknego. Naprawdę coś pięknego. To mi się przyda. A kiedyś dowiecie się do czego. Także co? Jest Janek, jest zachód słońca. Jest i Artur. Pozdrawy. No to co? To do zobaczenia. Papaty. Miejcie się. Artur, waga od ciebie działa. Pozdrawiam cię, przyjacielu. W sumie wyszło, no teraz jest tylko moje, 34,5. U Janka było 33, także 67. Plus jeszcze tamto, około 70 kilo, jak nic. Także, no było grubo. W Kaniowie nastał wieczór. A jak wieczór, to oczywiście pora na ognisko, kiełbaski. Oczywiście sojowe, wiadomo. A przy ognisku głównodowodzący Janek Matiejka. Jeszcze raz pamiętajcie włazić na jego profil. Zostawiać suby i łapki. No. Tak, i tak się kończy
odbiór nagród, bo przypominam, że Janek wygrał konkurs z jajem. Jajeczka plus podkowa plus kilka naboi. No i tak się kończy dzień w Kaniowie.